drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, takim pierwszym wrażeniem tak naprawdę, dość nietypowego produktu kosmetycznego, produktu do demakijażu. Zacznę od początku. 1 kwietnia byłam na takim spotkaniu, w którym poznaliśmy nowości, które wchodzą do Sephory. Zresztą jeżeli nie widzieliście relacji z tego wydarzenia, to tutaj macie odnośnik, zapraszam serdecznie do obejrzenia. I tam poznałam wiele marek, które nie znałam, o których mało słyszałam albo jakoś było mi tak nie po drodze do nich. I jedną z tych marek, którą miałam okazję poznać, jest to marka Glow. Przy stoisku pani opowiedziała, jak działa ten produkt, co i jak i w ogóle. I dostałam taki pakiet, taki testowy, właśnie produktów Glow. I tutaj Wam pokażę, co tu mamy. Dostałam 3 rzeczy, tak naprawdę 4. Ściereczkę dużą z 4 rogami do demakijażu, takiego intensywnego makijażu, czyli mocne oczy, twarz i tak dalej. Drugą rzecz dostałam, to jest mała ściereczka Glow i to jest taka rękawica. I tutaj rekomendowana jest to do takiego codziennego, lekkiego makijażu. I mini wersja Glow, to jest taka wersja na palec i to jest raczej polecane do okolic oczu, jeżeli mamy takie małe partie do demakijażu. I do tego wszystkiego dostałam mydełko Glow do prania tych ściereczek. I taki pakiet właśnie otrzymałam i postanowiłam, że po prostu muszę to przetestować, muszę sprawdzić, czy to rzeczywiście tak działa. Muszę to z Wami sprawdzić, także dzisiaj to zrobimy, dzisiaj zmyjemy mój makijaż, dzisiaj specjalnie na tą okazję zrobiłam sobie intensywny, wodoodporny makijaż, taki, który ciężko jest zmyć jakimkolwiek płynem. Zobaczymy, czy ściereczka Glow poradzi sobie z moim makijażem. Zanim przejdziemy do testu, chcę Wam pokazać ulotkę. A w ulotce mamy takie informacje, że trzeba zmoczyć produkt zimną lub ciepłą wodą dla efektu orzeźwienia lub odprężenia. Przyłożyć włókna do skóry, czyli tą ściereczkę. Pozwolić zadziałać i delikatnymi ruchami ściągnąć cały makijaż. I jeszcze tutaj w tej ulotce mamy napisane, że to jest mikrotechnologia w kosmetyce. Z sekretem Glow jest włókno. 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa, 30 razy cieńsze od włókna bawełny. Ma kształt rozgwiazdy, która posiada właściwości elektrostatyczne. Działa jak magnes w trakcie demakijażu, nawet maskarę i szminkę. Czysta woda aktywuje jego elektrostatyczne właściwości. I marka Glow dostała dużo nagród w 2013-2014 roku, 2012. Także jest to produkt już jakoś znany na rynku. Ja pierwszy raz słyszę o tych ściereczkach i jestem ich strasznie, strasznie ciekawa. To, co jeszcze tutaj mamy w tej ulotce, to to, że taka ściereczka działa przez 3 miesiące, czyli jest rekomendowana do używania właśnie w takim czasie. To co, chyba już zaczniemy nasz test i dzisiaj będę testować tą największą ściereczkę, czyli tą mniejszą i najmniejszą sobie schowam. Będzie mi służyć, mam nadzieję.
później. To jeszcze, co muszę wam powiedzieć, bo specjalnie sprawdzałam. Duża ściereczka Glow w Sephorze kosztuje 49 zł, a średnia ta rękawica kosztuje 39 zł. Jeżeli chodzi o to maleństwo na palec, nie widziałam tego na Sephorze. Nie wiem, czy stacjonarnie jest to maleństwo, czy nie. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Mydełka też nie widziałam w Sephorze online, ale myślę, że każde szare mydło, zresztą tak jak w ulotce jest napisane, każde szare mydło będzie dobre, żeby uprać tą ściereczkę. Już przestaję gadać, zabieramy się do demakijażu i mam nadzieję, że będzie miło i przyjemnie. To, co nam będzie potrzebne, to miska z wodą. Ja tutaj mam. Ja mam letnią wodę. Już powiedziałabym na zimną. Przypnę sobie włosy, żeby mi nie przeszkadzały. I odpakowujemy. I wygląda ona tak. I powiem wam, że na pierwszy rzut oka przypomina mi to po prostu mikrofibrę. Bardzo miłe. Naprawdę taka całkiem niezła w dotyku. Ściereczka tak jest zbudowana, że mamy zmywać makijaż rogami, czyli wsadzać rękę w każdy tutaj róg i myć w ten sposób buźkę. Tu zobaczymy, ja pierwszy róg moczę. Zmoczona. I jedziemy. Pierwszy róg już użyty, teraz biorę następny, moczę. I tak wygląda połowa twarzy zmyta. Aczkolwiek powiem wam, że nie podoba mi się, jak oko zostało zmyte. Jeszcze rogiem tutaj spróbuję domyć. No i co? I jedna połowa już jest zmyta. Widzicie, jak to wygląda. W ogóle teraz widać, jak się wygląda bez makijażu i z makijażem. Całkowicie inaczej. Zmyję teraz drugą połowę twarzy i wrócę do was, żebyście nie musieli oglądać nie wiadomo jak dużo tego zmywania. Także jak tylko zmyję całą twarz, to wrócę z moimi pierwszymi przemyśleniami. Jestem już z wami, ale musiałam się przebrać, bo tak bardzo się skupiłam na zmywaniu twarzy, że przy okazji zamoczyłam sobie tutaj dekolt tak
mocno dość. Ta szmatka mocno naciąga wodą i wiem, że następnym razem będę ją musiała dobrze wyżuć, żeby się nie zamoczyć. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że czuję, że mam bardzo dokładnie umytą twarz. Tak jakbym miała trochę ją po peelingu, coś takiego. I jest to bardzo fajne uczucie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o oczy, to nie wiem, czy są tak do końca super domyte. Co prawda, ta szmatka miała ze mną bardzo trudne zadania, ponieważ miałam wodoodporny eyeliner, kreskę wodoodporną, cienie były na paint pota nałożone, który też jest bardzo taki długotrwały. Cienie były bardzo mocne, intensywne, więc no. Zadanie ta szmatka miała bardzo, bardzo duże. Teraz pójdę ją wyprać i zobaczymy, czy ją się da w ogóle wyprać, bo podkład, tusz i wiecie, to wszystko, usta też zmyło mi bez problemu. Także zobaczymy, jak ją dopiorę i wrócę do Was z podsumowaniem. Jestem już z Wami z powrotem. Mam tutaj wypraną szmatkę. Powiem Wam tak, jest tu takie jedno miejsce, które się nie doprało. Może dostrzeżecie takie lekko różowo-fioletowe. Ono nie chciało opuścić. Tak to cała szmatka w miarę dobrze się uprała. Jak to w praniu ręcznym, no trzeba było rzeczywiście mocno się skupić, żeby doprać porządnie tą szmatkę. Jak spojrzałam bliżej w lusterku, to widzę, że oczy tak niedokładnie zostały zmyte. Ładnie ona zmywa. Jest takie uczucie peelingowania skóry twarzy, więc to jest całkiem przyjemne. To, co mnie niestety zastanawia, to kwestia higieny. Czy taka szmatka jest rzeczywiście higienicznym sposobem do zmywania? Czy przypadkiem w momencie, kiedy będzie ona wysychać i czekać na kolejne użycie, to no. Mimowoli, jakiś kurz, pył, jakieś takie rzeczy, które fruwają w powietrzu, nie będzie się osadzał na tej szmatce. No, mam pewne wątpliwości co do tego. Jednak no, nie ma tu najmniejszej wątpliwości, że podkład został naprawdę dobrze zmyty i ja czuję to, że mam dobrze umytą twarz. Czy będę używać tej szmatki? Myślę, że tak. Nie codziennie, jednak metoda wacik, płyn jakoś bardziej do mnie przemawia, ale w momencie, kiedy się gdzieś jedzie, kiedy nie ma możliwości zabrać na przykład butelki z płynem, waciki i tak dalej, to taka szmatka jest fajną alternatywą i sposobem na dokładny demakijaż. Myślę, że to też będzie fajna opcja w momencie, kiedy będę chciała jakiś taki makijaż ciężki zmyć z twarzy. Kiedy będę chciała mieć taką pewność, że na pewno wszystko ładnie zostanie domyte. Jest to ciut upierdliwa metoda pod względem tego mycia, prania szmatki, no ale coś za coś. Ogólnie całkiem niezłą ocenę wystawiam tej szmatce. Jestem mile zaskoczona, że rzeczywiście makijaż został zmyty, a nie roztarty. Także chyba w porządku. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o Glow i czy miałyście z tą szmatką do czynienia, czy używałyście jej. Jeżeli tak, to koniecznie mi napiszcie Wasze wrażenia. Chętnie poczytam, co Wy o tym myślicie. I to by było na tyle. Ściskam Was bardzo ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmikach już niedługo. Pa, pa!